W okresie przedświątecznym z kamerą odwiedziliśmy jedną z placówek Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Być Razem, schronisko dla osób bezdomnych w Centrum Edukacji Socjalnej przy ulicy Kasztanowej w Cieszynie. Gdzie jesteśmy? Czym się zajmujecie? Jak to wygląda? Stowarzyszenie ma w swojej pieczy kilka placówek zajmuje się matkami samotnymi, osobami, które doznały przemocy, a my jesteśmy w schronisku dla osób bezdomnych w Centrum Edukacji Socjalnej. Może troszeczkę różnimy się od innych schronisk dla osób bezdomnych, dlatego że mieszkańcy schroniska stanowią wspólnotę i staramy się nazywać tę placówkę domem i żyć tutaj i organizować życie tak jak w domu, bo dla tych osób jest to w tym momencie dom. Nie mają innego. No i jakie wsparcie tutaj mogą od was otrzymać? No to to ich dom, tak? Czyli czują się jak w domu, ale jakie wsparcie chcielibyście? Ale jakie wsparcie właśnie tak konkretnie od was te osoby mają? Mają dach nad głową, posiłki, są zaangażowani do różnych prac, przede wszystkim na rzecz domu. Przez pierwsze miesiące pobytu tutaj staramy się, żeby mogli włożyć swoją pracę w budowanie tego domu, w pomoc na rzecz domu i innych mieszkańców. Mamy bardzo różnych mieszkańców w różnym stanie zdrowia, więc każdy wykonuje tutaj pracę w taki sposób, w jaki może potrafi no, udziela się tak jak, jak, jak może. Są organizowane warsztaty treningu pracy. Wraz z instruktorem, osoby, które posiadają jakieś kwalifikacje, pracują w różnych naszych placówkach. Są to prace budowlane, remontowe, stolarskie, ślusarskie, zależnie od tego, jakie kto ma kwalifikacje. Więc, jeżeli można w taki sposób się zaangażować, to nasi mieszkańcy to wykonują. Mamy w tej chwili około chyba 27 osób. To zmienia się bardzo często przybywają nowi, niektórzy się usamodzielniają, opuszczają nasz dom, mogą też podjąć taką decyzję, że chcą dom opuścić, więc dosyć często zmienia się skład. W tej chwili mamy około 30 osób i no i dom też jest przygotowany na, na 30-33 osoby maksymalnie. Jesteśmy w takim miejscu zastępczym w naszej głównej siedzibie, toczy się remont od roku więc te, te miejsca są troszkę ograniczone i nasze warunki są też dostosowane. W tej chwili w miarę możliwości nie, nie, nie są może najlepsze. No właśnie, a że jesteśmy w takim okresie świątecznym, to już tutaj wiem, że trwają przygotowania do tej Wigilii, do tej wieczerzy. Jak to u was w domu wygląda? Mieszkańcy przygotowują wieczerze wigilijną sami ubierają choinkę, przygotowują potrawy, ale zawsze są przygotowani na to, że w tym czasie wigili może przyjść osoba bezdomna z miasta. W ubiegłym roku było to około 16 osób, które przyszły z miasta skorzystały z naszej wieczerzy, miało oczywiście propozycję pozostania w domu, jeżeli zechciałyby. W jaki sposób zmienić swoje życie, dostosować się do panującego regulaminu, no, są zawsze powiadomione o tym, jaką mogłyby otrzymać pomoc na terenie miasta Cieszyna. Ile będzie w tym roku, nie wiemy. W każdym roku jest inna liczba osób przechodzących z miasta. W tym roku też jesteście ograniczeni, jeżeli chodzi o, o, o lokal, prawda? Jest tak. tego miejsca zdecydowanie mniej. Zdecydowanie mniej, aczkolwiek podjęliśmy decyzję, że ktokolwiek przyjdzie do naszych drzwi, będzie mógł skorzystać z gościny i no, nikt nie, nie, nie zostanie odesłany. Mhm. Czyli wtedy takie osoby mogą przyjść, mogą skorzystać z tej wieczerzy i, jeżeli chcą, mogą u Was zostać. Tak rozumiem, to tak wygląda. Jeżeli zechcą, Podjąć się pracy nad sobą i dostosować do regulaminu, tak? Jesteśmy zawsze na to otwarci. Jeżeli jedynie chcą skorzystać z noclegu, mamy noclegownię w innym miejscu, no i wtedy pod warunkiem trzeźwości mogą zawsze skorzystać z noclegowni, która jest zupełnie też bezpłatna. No właśnie, ten regulamin, no to pewnie ta trzeźwość to jest najważniejsze, co? Tak. Abstynencja musi być bezwzględnie zachowana. I wtedy staramy się wszelkimi siłami taką osobę wesprzeć. Ma też wsparcie mieszkańców, którzy taką pracę nad sobą wykonują czy też wykonali. Jest to na pewno miejsce, gdzie można, można takie kroki podjąć. Trzeźwość, w najbliższym planie, terapia odwykowa. Różne sprawy związane z, z, ze zdrowiem, z urzędem pracy, na przykład wyrobieniem dokumentów. Każdy przypadek jest indywidualny. To są osoby w jakim wieku? Przede wszystkim osoby dorosłe, nie dzieci, a więc od 18 roku życia. Są osoby młode, są osoby w wieku produkcyjnym, ale są też osoby w wieku emerytalnym. Starsze, powiedzmy, przypominające bardziej podopiecznych PDPS-ów. Także w bardzo różnym wieku, na różnym etapie życia, ale nie dzieci. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Osoby, które spędzają święta w tej placówce mogą liczyć nie tylko na dach nad głową i ciepły posiłek. Jak na święta przystało, każdy mieszkaniec otrzyma pod choinkę upominek. Dla Portalu Śląska Cieszyńskiego xpl Marta Szymik-Telesz.